Tak, witajcie serdecznie. Muzyka jest naprawdę prześliczna do tej gry. I zaczniemy nowy tytuł. Nie jest on prosty. Mam już przed nim troszeczkę obawy, czy sobie poradzę. A jest nim Yes Your Grace, czyli Tak Wasza Wysokość. Wyzwania są naprawdę duże, żeby podejmować dobre decyzje. Między innymi, czy naszym poddanym pomóc, czy też nie, bo nie wszyscy poddani będą chcieli dobrze dla naszego królestwa. Tak z pewnego researchu wiem, że na pewno warto jest pomagać, bo to może w późniejszym okresie czasu odbić się dla nas dobrymi czynami. Więc na to troszeczkę to sobie jeszcze przed nagraniami pograłem zobaczyć kilka tygodni, jak to wszystko wygląda. Naprawdę jest ciężko. I będę na pewno liczył na wasze podpowiedzi po odcinkach. Więc cóż, ja zaczynam. Muzyka jest naprawdę wybitna. Ale my będziemy zaczynać od nowa. Nie będę kontynuował, tylko nowa gra. Tak, wiem. Zaczynamy. No jesteśmy... Kliknij na petenta, aby go wezwać. Andri. Już czas, wasza wysokość. Kliknij na tron, aby z niego zejść. Okej. Lepiej założę kronę. No właśnie, tutaj możemy sobie też klikać po różnych elementach, bo wiem, że są klikalne. A nawet miecze tu jest tarcza Davern. A co to jest? Tu też coś jest klikalne, też są miecze. Tu jest korona. Przeglądaj pomieszczenia, aby znaleźć interesujące lub przydatne przedmioty. No właśnie. Takie świeczki. Dobra, korona. No, dół nam się pojawił. W lewym dolnym rogu znajdziesz swój ekwipunek. Wybierz przedmiot, aby go ułożyć. Korona Davern. Aha, i musimy na siebie. Zaczyna nieco rdzewieć. No cóż, rdzawa, ale nasza. Załóżmy. Możesz opuścić dowolne pomieszczenie, podchodząc do krawędzi ekranu lub wybierając drzwi. Okej, dobra. Aha, no to jak tak, tam możemy pójść? A, możemy, dobra. To jest mapa twojego zamku. Kliknij na mury zamku, aby się tam dostać. Czyli mamy tutaj mury zamku. Wasza wysokość! Dezerter! Znaleziono go ukrywającego się w szopie. Szopa? Dlaczego miałbyś to zrobić, Sobik? Jest ich zbyt wielu. Nie mamy szans na wygraną. Jeśli go opuścicie, reszta może podążyć jego śladami. A nasza armia już jest niewielka. Potrzebujemy każdej pary rąk zdobytych do trzymania miecza, wasza wysokość. No dobrze, no i tu już mamy pierwszą decyzję. Jako że widzimy, że nasza obecność, nasza sytuacja właściwie jest trudna, nie powiedzieć krytyczna, to chyba raczej byśmy go chcieli zatrzymać. W moich rzeczach nie ma miejsca na tchórzy. Nie. Niech to będzie. Odwagi, pokonamy wroga bez względu na szansę. Wypuść go, generale. Idź i walcz za Davern. Dziękuję, wasza wysokość. Tutaj, wasza wysokość. Ma
mamy mury. Synowie Tavern! Bracia moi! Staliśmy razem podczas najcięższych czasów, udowodniliśmy naszą siłę podczas wielu bitew. Dzisiaj udowodnimy ją raz jeszcze. Moi najdzielniejsi żołnierze, wzywam was, by walczyć o wszystko, co kochacie. Za Tavern! No i zaczynamy naszą przygodę. Rok wcześniej. Aha, okej. Okay. Czyli mamy taką... historię, co się działo. Rok wcześniej, czyli... Zobaczymy. 3, 2, 1... Okej, okay, szukam. No dobra. Kogo my tu możemy? Widzę... Lursurlie, czyli to jest chyba nasza córka. Aurelia, czyli nasza żona. Więc... Znalazłeś mnie! Dobra robota, ojcze! Daj spokój, Lursurlia. Nie często możemy to zrobić. Kurde, ciężko jest te imiona czytać mi. Mówiłem ci, nie chcę się w to bawić. Nie jesteś na to za stary? Lursurlia, jak odzywasz się do ojca? O! Lursurlia to wredny... drętwy zacofaniec! Zamknij się, Asalia. Widzimy cię z daleka. No, dobra. Mam cię! Nie trzeba było obrażać siostry na cały ogród. Ona zawsze musi wszystko zepsuć! Jest taka dumna! A nawet nie umiała znaleźć miejsca, żeby się schować. Wcale nie próbowałam się schować. Nie chcę się z tobą bawić. Następnym razem, gdy nie będziesz chciała się bawić, możesz napisz oficjalne obwieszczenie. A nie, czekaj. Ty nie umiesz pisać. Oczywiście, że umiem, głupku. Skończcie to, obie. No i się... Zafukała. Dobra, a co tam żona chce? Och, dobrze, wiesz, że nie podrywam sobie pogrywam sobie z tobą, kochanie. W końcu wyszło słońce, pozwól mi się z nim cieszyć. Nim. No tak, dobra, słońce. Dobra, coś jeszcze tu od niej? Okej. Okay. A, to jeszcze widzę. Cedani. Podejdźmy. Tu się schowało maleństwo. Nie. Tak dobrze mi szło. Oszukiwałeś. Albo zerknąłeś. Domagam się kolejnej próby. Z zabawy. Jak oficjalnie? Hach. Może następnym razem, Cedani? Kurde, te podkładanie głosu będzie ciężkie. Wybaczcie mi, wasza wysokość. Nie chciałbym przeszkadzać, ale wasi poddani wkrótce tu będą. W porządku, wystarczy gier. Tron czeka. Dobra, Grewno, tydzień pierwszy. Grewno, czyli nasza pewnie tu, nie wiem, królestwo, miasto, wieś, czy jak to tam się zwie. Potentaci za chwilę ustają się w kolejce, wasza wysokość. Naprawdę musimy skrócić godziny odwiedzin, kuś. To ma dużo roboty, kurde, jeszcze chcę skracać czas. No dobrze, i tu już nam poddani przyszli. Tu widzę, nasza żona jest. Strażnik lochów, wieśniak. I kolejny wieśniak. No dobra. To jest Andri. No to zapraszamy naszą żonę. Czy możesz iść i porozmawiać z Lursulią, mój drogi? Próbowałam z nią porozmawiać, ale ona po prostu się nie odzywa. Nie wiem, co w nią wstąpiło ostatnio. Może do ciebie otworzy się trochę bardziej? Prawdopodobnie błąka się po murach zamku. Oczywiście, najsłodsza. No kurde, to na
młoda córka pewnie jest w wieku takim dorastającym, więc ma swoje chimerki. Dobra, Andri. Jak mogę pomóc, wasza wysokość? O właśnie, to jest Andri, który praktycznie chyba wie wszystko o naszym królestwie. Opowiedz mi o naszym królestwie. Czego chcielibyście się dowiedzieć, wasza wysokość? Więc tak, zasoby, podatki, petenci, zmień temat. Tu widzę tak, mamy tydzień pierwszy, to chyba jest nasze złoto, czyli mamy w ilości 30 sztuk. Tu chyba są nasze zasoby w ilości 20. To jest chyba nasza siła militarna w postaci 100. Nie wiem, czy to chodzi o miecze, czy o po prostu jednostki. To jest chyba zadowolenie. 15. To jest nasz generał. I tu chyba gołębia jeszcze jakiegoś mamy. Albo będziemy mieli, chociaż ja tu żadnego gołębia póki co nie widzę. Więc po kolei. Zasoby. Musimy kontrolować 4 rodzaje zasobów, aby nasze królestwo działało sprawnie. Złoto, zapasy, wojsko i zadowolenie. Aha, czyli to jest wojsko. Dobra. No i zadowolenie ludu. Powinniśmy rozdzielić złoto i zapasy pomiędzy petentów. Jeśli będą szczęśliwi, zadowolenie ludu wzrośnie. Silne królestwo potrzebuje dużej armii, aby mieć więcej żołnierzy w naszych szeregach. Musimy zawrzeć sojusze z sąsiednimi lordami i królami. Zasoby i złoto możemy zdobywać poprzez podatki, a także dzięki sojuszom z lordami. Teraz dalej. Podatki. Wioski w naszym królestwie płacą podatki. Zadowoleni ludzie chętnie płacą podatki, a rozżaleni zrobią wszystko, co w ich mocy, aby ich uniknąć, co spowoduje spadek przychodów. Dlatego musimy dbać o to, by ludzie byli zadowoleni, aby utrzymywać dobry przepływ złota. Dalej, petenci. Wieśniacy, kupcy, rycerze, cudzoziemcy, a nawet lordowie. Jeszcze jakieś kuny, jenoty i inne mogą tu przychodzić pewnie. Wszyscy mają problemy i będą szukać pomocy u swojego króla. Możemy wykorzystać nasze zasoby lub agentów, aby pomóc potrzebującym. Agentów? Pewnie w postaci coś czuję między innymi naszego generała. Ale musimy być ostrożni. Niektórzy mogą nie mieć dobrych intencji, więc powinniście dokładnie rozważyć, kto naprawdę jest w potrzebie, wasza wysokość. No i to jest właśnie ten największy problem. Podejmowanie dobrych decyzji. I to jest największe wyzwanie w tym tytule. Zmień temat. Naturalnie. Jak mogę pomóc, wasza wysokość? To na razie wszystko. Będę tu, jeśli wasza wysokość będzie mnie potrzebować. Dobra. Więc zapraszamy strażnika lochów. Wasza wysokość. Przynoszę złe wieści. Ostatnie deszcze przemoczyły nasze dachy. Dach spiżalni się zawalił. Jak również niektóre ściany naszych lochów. Obecnie dostępna jest tylko jedna cela. Naprawdę powinniśmy naprawić te wszystkie rzeczy, nim ich stan się pogorszy. W przeciwnym razie będziemy tracić zapasy. Wymagane naprawy zobaczycie w podsumowaniu na koniec tygodnia. Okej, okay, czyli pod koniec tygodnia, jak już wykonamy wszystkie zadania, będziemy mieli pewnie jakieś powinności, które musimy poczynić, żeby królestwo było w dostatku i trzymało się dobrze. Kiedy spotykasz ludzi i rozmawiasz z petentami, twój doradca odnotowuje spotkania w twoim archiwum. Możesz zobaczyć wszystkie wpisy, klikając poniższy przycisk archiwum. Okej, zobaczmy. Co to jest? Uszkodzenia po powodziach. Niedawna deszczowa pogoda uszkodziła dach szpiżarni, loch i... Dobra, to wiem. Lursulia. Najstarsza z córek Eryka i Lursulia jest mądrą, uprzejmą i szybko uczy się na błędach. Ma 13 lat. Okej.
Rosulia, czyli to jest ta, co uciekła? Chyba tak. Azalia, środkowa córka Eryka. Azalia uwielbia przygodę i zabawę i nie dba o to, co myślę o niej inni. Czyli ta, co za krzaków wyszła. Cedani, najmłodsza córka Eryka i obserwuje siostry i szybko się uczy, często naśladując ich zachowanie. Okej, czyli najstarsza córka ma 13, a ta jest najmłodsza, nie wiem, może ma 6. I Aurelia, nasza żona, królowa Davern, żona Eryka i matka ich 3 córek, zawsze chętnie doradza królowi w ważnych sprawach. Dobra, to mamy to, archiwum. To są przesłuchania, to są detale. Okej. Wieśniak. Wasza wysokość, zbliża się ślub mojej córki. Gratulacje! Ale jest mały problem. Nie mamy wystarczającej ilości złota ani zapasów, aby wyprawić godną ucztę. Co teściowie mojej córki pomyślą o naszej rodzinie? Chcemy zatrudnić zespół, kupić trochę tego wymyślnego wina na rynku. Potrzebujemy tylko 5 sztuk złota i 5 sztuk zasobów. No właśnie, kolejny podejmowanie decyzji. I ja bym tu raczej im pomagał. Raczej on tutaj złych intencji nie ma i raczej prawdę mówi. Więc zgoda. I zadowolenie wzrosło. Super. Nie ma ślubu bez muzyki, czegoś, co uśmierzy pragnienie. O tak, pragnienie jest najgorsze. No, ktoś tu o tym wie. Pokażemy tym wieśniakom, jak wygląda prawdziwa uczta. Ha, ha, ha. I wątek zakończony. Zobaczmy, tak? Gdzie on tutaj jest? Pomoc przy weselu. A, i to co zrealizowane zadania. Tu są potrzeby ludności. To jest rodzina. Okej. Okay. Eryk postawił pomoc ludziom w przygotowaniu ślubu. Dobra, super. No i mamy ostatniego. Wieśniak. Wasza wysokość. Przybywam tutaj reprezentując moją wioskę. Chcemy prosić o 7 sztuk złota, które może nam zebrać narzędzi. Jeszcze raz. Chcemy poprosić o 7 sztuk złota, które pomoże nam zebrać narzędzia i zasoby potrzebne do zbudowania gospody. Naprawdę, dobrze byłoby mieć nowe miejsce do odpoczynku po długim dniu pracy. Kurde, co to jest za wioska bez żadnej gospody? Oczywiście, macie tu złoto i budujcie, bawcie się dobrze. Zbuduj najlepszą gospodę w okolicy. Och, na pewno to zrobimy. Dziękuję, wasza wysokość. Dobra, mamy 18 sztuk złota. Ktoś jeszcze widzę przyszedł. Kolejny wieśniak. Potwory! Bestie ubrane na czarno! Przybyli w nocy! Niewidzialni, niesłyszalni, aż do ataku. Zaatakowali wioskę. Słyszeliśmy okropne krzyki mordowanych. Wasza wysokość, błagam was, musicie wysłać swoich ludzi, sprawdzić co się stało, znajdźcie winnych. O, mów dalej. Kim oni są? Jasne, czerwone głowy, krótkie, ale ostre kły. Setki ich. Błyszczące metalowe szpony. Nigdy czegoś takiego nie widzieliśmy. Mów dalej. Kim oni są? A, no to, czyli tu się powtarza. Myślę, że coś więcej się dowiem. Dobra, czyli mój agent sprawdzi twoją wioskę, żebyście byli uspokojeni. Generał powinien z łatwością poradzić sobie z bandytami. Dziękuję, wasza wysokość. Dobrze, i na tygodniową wyprawę wysłaliśmy naszego generała, ale lud jest szczęśliwy. Gdy będziesz gotowy, kliknij na świecący kwiatek, aby przejść do następnego tygodnia. Czasami będziesz musiał zobaczyć, co się zobaczyć się z członkami rodziny, zanim będziesz mógł przejść dalej. Kwiatek, czyli ten chodzi.
Dobra, ale wiem, że tam nasza żona nas prosiła o rozmowę z córką. I co tu jest? Idziemy. No, idź, królu. Dobra, co my mamy? Niebieskie ikonki wskazują istotne sprawy. Czyli tak, tu jest sprawa istotna. Zielone ikony pokazują opcjonalne rozmowy, czyli tu są ogrody, a tu są lochy. Odwiedzimy i tak wszystkie pomieszczenia, właściwie lokacje. Więc najpierw w mury zamku. Na górę. No i jest tutaj nasza Lursulia. Katek! Dusty! Najpierw może od kotka zaczniemy. Miau! Jak miło. Dobra. Och, to ty! Musisz przestać kłócić się ze swoją siostrą. Chcesz porozmawiać o tym, co wydarzyło się w ogrodach? Nie. Nic się nie... nic mi nie jest, ojcze. Dlaczego nie chciałeś się z nami bawić? Kiedyś znajdowałeś najlepsze kryjówki, pamiętasz? Może nie mam już 5 lat? Widzę, że coś jest nie tak. Dlaczego ze mną nie porozmawiasz? Wszystko jest w porządku. Nie masz... kurde, to tłumaczenie też trochę takie jest. Nie masz nic lepszego do robienia? Kurde, tak do ojca się odzywać? Fajnie. Azalia ostatnio bywa dość paskudna. Nie wiem, gdzie twoja siostra nauczyła się tak być niemiła. Do zobaczenia później. No niestety, zostawię cię samą. Chyba raczej nie za bardzo mamy jak z nią teraz porozmawiać, więc nic z niej chyba więcej nie wyciągnę. Zobaczmy. Tu pójdę? Pójdę. Zobaczmy do lochów. Co my tu mamy? Cholera, jest gorzej niż myślałem. Ostatnie ulewy zniszczyły wiele budynków, wasza wysokość. Wciąż mamy miejsce dla więźniów, ale powinniśmy skupić się na budynkach, które wymagają więcej uwagi. Skryba przygotował mi liczne rzeczy, które trzeba naprawić. Zobaczycie je w tygodniowym podsumowaniu, wasza wysokość. Wygląda na to, że to będzie kosztowne. Tak. No dobra, co tu jest? To są jakieś beczki. Te beczki są puste, przechowywaliśmy w nich nasze wino. Ja pierdziele, wina nie ma. Co to będzie? Nie, no nie, no tak nie może być. Jak my możemy rządzić bez wina? Wina, wina, wina. Dobra, coś tu jeszcze jest? Tu grzyby. Lochy są w strasznym stanie. Okej. Kurde, jak woda leci, no to straszny stan. A ten? Nie chcę myśleć jeszcze, co tu rośnie. Ale to jest całkiem ładne. O, dobra, królu. W sensie ja. Porozmawiajmy z tym wieśniakiem. Bogowie, to mogłem być ja! Wasza wysokość, widzicie, co tu się stało? Gdybym był w tej drugiej celi, zostałbym zmiażdżony. To znak! Bogowie wybaczyli mi moje grzechy. Będę służył wszechmocnym. Poświęcę swoje życie potrzebującym. Znaczy, jeśli mógłbym się stąd wydostać, proszę. Jeszcze raz, czemu tu jesteś? Och, wpadłem na karczmarza na ulicy i nadepnąłem mu na palec. Jak śmiesz pleść takie kłamstwa? Zamówił galon piwa, wypił wszystko sam i miał 0 złota, żeby za to zapłacić. Galon piwa. Kurde, nie pamiętam, ile to jest galon. To jest 2, 3 i pół, czy 4,5?
chyba 4,5 litra. Znam karcmarza, był bardzo zdenerwowany. Och tak? Chyba pamiętam. Wasza wysokość, zostałem oświecony. Nigdy więcej nie zrobię tak głupiej rzeczy. Będę teraz służył wyższemu celowi. Może mnie wypuścicie? Chyba lepiej nie. Jeszcze niech sobie może tu posiedzisz. Kurde, dostałeś to, na co zasłużyłeś, czyli byśmy go wypuścili tu. To wystarczy? A nie, to źle zrobiłem. Ojej. Mam nadzieję, że dostałeś nauczkę. Możesz odejść. Nie, nie o to mi chodziło. Co? Naprawdę? Bogowie naprawdę mnie wybrali. Pójdę i rozpowszechnię te ich mądrości. Dziękuję, wasza wysokość. Nasze ścieżki znów się skrzyżują. Czuję to. Kurde, miałem go zostawić. Nie, to wybrałem. No dobra, trudno. Niestety, te komentarze takie, te opcje nie były takie jednoznaczne. Myślałem, że odwrotnie to było. No dobra. Trudno. Co my mamy tu? Azalię! Tak, ojcze! Czy możesz wyjaśnić kłótnie w ogrodach? Co się z wami dzieje? Ty i Lulsuria byliście najlepszymi przyjaciółkami. Masz na myśli, dlaczego Lulsuria zachowuje się jak dziecko? Właśnie, o to mi chodzi. Jest irytująca i tyle. Musicie przestać się kłócić. Obrażanie twojej siostry nie poprawi sytuacji. Z czasem będzie tylko coraz bardziej urażona. Ugh, ale to jest takie trudne. Ech, przepraszam, ojcze, już nie będę. O, to jakieś kwiatki? Nie jestem pewien, co to są za fioletowe kwiaty, ale przyciągają wiele pszczół. A coś tu jeszcze w tych ogrodach jest? Kolejne kwiaty? Te róże sprawią, że to miejsce niesamowicie pachnie. Okej. To bardzo uśmiewające. Nic dziwnego, że masze dziewczynki lubią tu spędzać czas. Okej. Dobra, pójdźmy. No? Aha, tędy się nie da przejść. Dobra, wychodzimy. I co? I tu chyba już wszystko ogarnęliśmy. Wracamy do sali tronowej. I możemy kliknąć kwiatka. Chociaż zaraz, a jego możemy coś? Nie, to on tam... czyli to jest to samo. Dobra, to na razie wszystko. Klikamy kwiatka. Dobra. To jest strona z podsumowaniem twojego tygodnia. Będzie tu można zobaczyć cotygodniowe dochody i wydatki twojego królestwa. Okej. Okay. Po lewej stronie panelu możesz kupić ulepszenia i poprawki do swojego zamku. Aby kupić ulepszenia, wystarczy kliknąć przycisk z nazwą ulepszenia, a jego koszt zostanie dodany do podsumowania. No dobra, i co my tu mamy? Naprawa dachu szpiżarni, usuwa ze skarbca karę obniżającą poziom zasobów. Dalej, naprawa stragan. Napraw stragan. Otrzymaj dwie sztuki złota tygodniowo. Okej, okay. Czyli jak to kliknę, to teraz mam tak. Jeden punkt zadowolenia to jest teatr. Zepsuty dach to jest minus 5 zasobów. Minus 5 zasobów. Czyli tu, jeżeli to zrobię, to będę miał 5 zasobów zachowam. A stracę tylko 12 sztuk złota. Okej. Okay. Ale to chyba musimy zrobić. I tu jest to. 15 zasobu. Okej. Okay. Ale będziemy mieli złoto. A tak byśmy tracili. I chyba na tyle. Napraw teatr. Usuwa ze skarbca karę obniżającą poziom zadowolenia. Jedno zadowolenie. Ale jak wydam 10, to będę miał pustki w kasie. A. Musimy coś mieć. Więc tak to robię.
Zapisz, kontynuuj. Grewno, tydzień drugi. To jeszcze zrobimy tydzień drugi. Dobra, to widzę, mamy już większą obsadę. Więc zaczynamy. Generał. Generał wrócił. Wasza wysokość, ani śladu potworów. Ale natknęliśmy się na tych bandytów. Rabowali wioskę. Czerwona głowa, ostre zęby. Herb Radowi. Myślałem, że można go znaleźć tylko w książkach i starych rękopisach. Wygląda na to, że mamy jeden tutaj. Powiedz mi. Czyj sztandar nosisz? Czy to prawda, że jesteś z Radowi? Twój doradca ma rację. Radowia to mój dom. I wkrótce też twój. Ha! Dlaczego tu jesteś? Co ty tu i twoi ludzie robiliście w pobliżu wioski? Zarabiamy na życie. Jeden człowiek mógłby nazwać to grabieżą, a ja nazywam tą prężką pracą. Kto jest twoim dowódcą? Masz króla? Czy jesteś tylko barbarzyńskim złodziejem? Jesteśmy wolnymi ludźmi. Nie kłamiemy, nie kłaniamy się królom ani lordom. Odważne słowa jak na kogoś, kto wtarnął na teren innego kraju. Odważne i głupie. Dość, usłyszałem. Wasza wysokość. Nie możemy pozwolić barbarzyńcom prześladować naszych ziem. Plądrowanie, zabijanie niewinnych ludzi? Nie ma wątpliwości, że temu człowiekowi musi zostać wymierzona sprawiedliwość. A wrzuć go do lochu. Zginiesz w celi. Nie chcesz pozwolić mi odejść, ale nie masz odwagi mnie zabić. Moi przyjaciele chętnie usłyszą o twoich tworzliwych decyzjach. Muszę porozmawiać o tym z Aurelią. Dobra, kogo my mamy tu następnego? Chociaż zaraz, tu mam jakiś znak z wykrzyknika. Co o tym sądzisz, Audrey? Radowianie, tutaj? Jak daliby radę przejść przez góry? Dlaczego mieliby grozić wojną? To dużo pytań, a ja potrzebuję odpowiedzi, Audrey. Wybaczcie, wasza wysokość, jestem po prostu zdziwiony. Rozsądnym może być rozważanie odnowienia niektórych starych traktatów. Porozmawiajcie ze starymi przyjaciółmi. Zobaczcie, kto może nam pomóc. Przy naszych obecnych zasobach wojna przyniosłaby pewną porażkę. Poczynię wstępne przygotowania. Podejrzewam, że to, co widzieliśmy na samym początku, czyli tych łuczników, to właśnie byli Radowianie, którym stawialiśmy czoła. Coś tak czuję. No dobra, bo tam tu czas leci. A mamy tu bankiera. Reprezentuję bank we Florencji, wasza wysokość. Słyszałem, że wasz skarbiec widział lepsze czasy. Ale jestem tutaj, aby wam pomóc. Jak to działa? Jeszcze raz, jak to wszystko działa? Rozumiemy, że czasami ciężko jest być królem i chcemy zrobić wszystko, co w naszej mocy, aby pomóc. Oferujemy szybki i łatwy dostęp do złota lub zasobów, w zależności od tego, czego potrzebujecie. Nasz ekskluzywny pakiet oferuje pożyczkę w wysokości 50 sztuk złota lub zasobów, które są natychmiast do waszej dyspozycji. Bank dodaje jedynie niewielką opłatę w wysokości 10 sztuk złota lub zasobów w zależności od rodzaju pożyczki. Pożyczki spłacane są tygodniowo po 10 sztuk, aż spłacicie dług. Wasza wysokość. Nie obciążymy was żadnymi dodatkowymi kosztami. Och, jeszcze jedno. Udzielamy tylko jednego rodzaju pożyczki naraz. Czyli bierzemy jedno, dopiero jak spłacimy, to dopiero możemy wziąć drugą.
Więc jeśli chcecie pożyczyć złoto, nie możemy pożyczyć wam zapasów, dopóki pierwsza pożyczka nie zostanie spłacona i vice versa. I pamiętajcie, pierwsza pożyczka jest bezpłatna. Oddajecie jedynie to, co pożyczyliście. Okej. Więc tak, jeżeli chodzi o pożyczki, to ja jeszcze jestem raczej sceptyczny i raczej nie polecam brania pożyczek, bo nie jest to nic w sumie dobrego. Ale tu mamy tylko 10 zł, troszeczkę wydatków, musimy tak to naprawić. A tym bardziej, że pierwsza ta pożyczka jest bezpłatna. Więc żadnych dodatkowych kosztów nie ma. Ja bym chyba ją wziął. Chcę pożyczyć złoto. Możemy zaoferować pożyczkę w wysokości 50 sztuk złota do spłaty w 5 tygodni. Okej. Okay. Pamiętajcie, pierwsza pożyczka jest bezpłatna. Wezmę to. Doskonale. Dobra, mamy już 60 złota. Coś jeszcze, wasza wysokość? To na razie tyle. Bank de Florentini zawsze chętnie pomoże. Kogo to mamy? Ursulię. Córeczka kochana. Przynoszę nowiny, ojcze. Asalia wymknęła się w nocy w zeszłym tygodniu. Wpadłam na nią, kiedy wracała do komnaty. Cała rozbawiona, trochę wstawiona, tak mi się wydaje. I chciała się przyznać, gdzie była, ale Cydani, głupia jak to ona, powiedziała mi, co się stało. Te dwie szeptają po kątach cały czas, myśląc, że o tym nie wiem. Głupia? Nie mów źle o swojej siostrze. Co w ciebie wstąpiło, Lursulia? Asalia wymyka się na jakieś wesele, upija się, ale nagle to ja jestem ta zła. Lepiej porozmawiam o tym z Asalią. Wy, dziewczyny, doprowadzacie mnie kiedyś do szaleństwa. Doprowadzicie. No dobra. Tu mamy wieśniaka, lorda, jakieś Pietro. A, i to w tym tygodniu, z tego co wiem, to zarówno ten właśnie wieśniak, jak i lord będzie chciał pomocy naszego generała. Teraz nie wiem, komu go przyznać. Wasza wysokość, mój kochany syn, nigdzie nie mogę go znaleźć. Tak, to mały, głupi szczeniak, ale nadal jest moim synem. Proszę, pomóżcie nam go znaleźć, wasza wysokość. Czy jest szansa, że możecie to zrobić? I teraz tak, co my mamy do wyboru? Możemy zaoferować mu 7 zł. Tylko co on za 7 zł? Detektywa wynajmie? Nie wiem. Nasz generał spróbuje znaleźć twojego syna. Szkoda, że tu nie ma. Na ile to tygodni jest ten? Ale chyba mam nadzieję, że tylko tydzień. Dobra. Pomożemy mu. Nasz generał spróbuje znaleźć twojego syna. Popyta, zobaczy, czy uda mu się wyśledzić twojego syna. Tak, na tydzień chyba, z tego co widziałem. Mam nadzieję, że wciąż jest w jednym kawałku. Dziękuję, wasza wysokość. Dobra, nowy wątek. Zobaczmy, co tutaj jest. Tu te potwory były. Radowiański bandyta został wysłany do lochu w oczekiwaniu dalszego przesłuchania. Do karczma. Król postanowił to. Dobrze. Okej. Okay. Tu jest Asalia. Słysząc o tym, że Asalia wymyka się z zamku, król się zmartwił. Zdecydował, że najlepiej będzie ją skonfrontować, by potwierdzić wersję Ursulii. A, i borska interwencja. Gdy wieśniak wyraził skruchę z powodu swoich czynów, król postanowił go uwolnić. Okej. Okay. Dobra. Lord Elton. Nazywam się Edton. Lord Brancy, wasza wysokość. Będę mówić tak zwięźle, jak to możliwe. Ktoś porwał moją córkę. A, czyli tamtemu synowi syna porwali, a temu córkę. I oczekuję, że zapłacę 12 zł, by ją odzyskać. Rzecz w tym, wymyśliłem i wyśledziłem ich i wiem, gdzie ją trzymają. Wszystko zaplanowałem,
potrzebuję tylko twojego generała, by móc ją odzyskać, albo mógłbym po prostu zapłacić okup. Tak czy inaczej, będę potrzebować waszej pomocy, wasza wysokość. Teraz tak. Teoretycznie płacenie okupów to nieco nie jest zbyt dobre posunięcie, no ale generała nie mogę wysłać, bo go po prostu nie mam. Dobra. Bierz 12 złota, opłać ich i może trochę przedłużymy ten czas. Lepiej jest rozegrać to bezpiecznie. Nie dawajmy mu im powodu, by skrzywdzić twoją córkę. Tak jest, bezpieczeństwo jest najważniejsze. Tym bardziej, że to jest lord, więc trzeba trzymać wszystko w swojej woli. Dziękuję, wasza wysokość. Dam ci znać, jak poszło. Dobrze, nowy wątek. Gdzie my tu mamy? Okup. Dobra. I co tu jest? Pietro. Wasza wysokość, boję się o moje życie. Myślę, że ktoś potrzebuje... Próbuje mnie dorwać. Co się dzieje? Myślę, że ktoś mi śledzi. Oni chcą mojej śmierci. Kim są? Oni. Nie wiem. Skąd miałbym wiedzieć? Nic nie zrobiłem. Nie. Lepiej pójdę. Kurde, jaki gościu. No dobra, wstajemy. I idziemy. Ogarniemy temacik. Co my tu mamy? Trzy rzeczy. Ogrody, sypialnia i lochy. Dobra, to najpierw na lochy. Czym mogę służyć, wasza wysokość? Tylko się rozglądam. Zostańcie tak długo, jak zechcecie, wasza wysokość. Dobra. Nie sądziłem, że król zejdzie do lochów. To zaszczyt, naprawdę. Dość gierek. Powiedz mi, co wiesz, dlaczego tu jesteś? W sumie to dobry sposób na zabicie czasu w tej mrocznej norze. Widzisz? Bejran, ten wariat, myśli, że wszyscy za nim pójdą, haha. Ciągle majaczy coś o jakiejś obietnicy. Jeden z siedmiu królów ma oddać mu córkę. Myśli, że ma szansę zmieszać się ze szlachtą. Nadal nie mogę się zdecydować, czy to on jest stuknięty, czy ludzie, którzy wierzą w te brednie. To na razie wszystko. Dobra, coś tu mamy nowego. Jasne, o ile najpierw nie umrę z nudów. Dobra, co tu jest? Paranoiczny lord. Lord odwiedził zamek, wspomniał coś o lęku o własne życie. Aha, to tamten też był lordem. Potwory, co tu jest? Radowiański bandyta rzucił nieco więcej światła na to, dlaczego radowianie znaleźli się w Devern. Ale nadal może on być użyteczny. Okej. Okay. Wychodzimy, wracamy. Do sypialni po drodze mamy. No dobra. Co tu jest? Obraz z bocianem. Tu Davern mamy wiele bocianów, to bardzo wdzięczne ptaki. Pejzaż z górski. Wieczności wydają się być znacznie większe niż ten... Okej, dobra. Rozmawiajmy z naszą żoną. Kochanie! Obcy barbarzyńcy odwiedzili nas w tym tygodniu. Radowianie przybyli do Davern. Jeden z bandytów został prowadzony do zamku. Radowianie? To nie może być prawda. Myślisz, że chodzi o twoją... naszą obietnicę? Obawiam się, że tak. Bandyta siedzi w lochu. Już go przesłuchałem. To nie może być prawda. Eryku! Cóż... Sam tam powiedział... Skąd on miałby wiedzieć? 13 lat temu obiecaliśmy Zbirowi rękę naszego nienarodzonego dziecka. Bejran? Prawda? Czy to ma znaczenie? Po 13 latach w naszym zamku zjawia się radowianin.
A niech mnie. Tak, Lursulia wkrótce staje się kobietą i będziemy musieli znaleźć jej męża. A Bejran, czarny charakter, przybędzie tu, aby zmusić mnie do wypełnienia mojej obietnicy. Co w nas wstąpiło? Jak moglibyśmy obiecać rękę naszej córki Radiofianowi? A z nożem na gardle nie jestem pewien. Co innego moglibyśmy zrobić? Chyba nie jestem pewna. Pomyśleć, że nasza córka ma poślubić jakiegoś barbarzyńskiego bandytę. Nie możemy na to pozwolić, Eryk. Nie martw się, rozwiążemy to. Co z wiedźmo? Pamiętasz klątwę? Nie chcę nawet o tym myśleć. Miejmy nadzieję, że klątwa jest niczym innym jak mistyfikacją. Zobaczymy, jak potoczy się sprawa z bandytą. Co teraz? Co my zrobimy? Jeśli Bejran kiedykolwiek zjawi się, by żądać ręki naszej córki, mam nadzieję, że nikt mu nie uwierzy. Po prostu musimy udawać głupich, idiotów i tak dalej. Chyba że pojawi się z armią. Nie bądź niemądra. Jak zwykłego człowieka miałoby być stać na armię. Nawet nas na nią nie stać. Jak Radowianie mogliby być w stanie dostać się do tavern? Na tym etapie wszystko wydaje się możliwe. Wysłałeś tego bandytę do lochów? Mówiłem ci, że już to zrobiłem, Aurelio. A, tak, tak. Przepraszam, kochanie, to po prostu zbyt wiele rzeczy naraz. No dobra. Wątek zaktualizowany i nowy wątek. Jak trzymasz się? Nie wiem. To takie nierealne. Poślubić księcia, nawet lorda, tak. Ale pozwolić jej poślubić bandytę? Nie możemy tego zrobić. Wszystko będzie dobrze. Nie pozwolę, żeby ją zabrali. Do zobaczenia później, kochanie. Eryk? Jestem przerażona. Poradzę sobie. W porządku, zostanę tutaj. O, dobra, wyjdziemy. Tylko jeszcze bym chciał tutaj te archiwum. A, to jeszcze mamy ogrody. Dobra, zobaczę te archiwum. Aurelia. Królowa nigdy nie pozwoliła swojej córce poślubić bandyty. Ma nadzieję, że król rozwiąże tę sytuację, zanim będzie za późno. Dobra, tu chyba nic więcej. A, tu jeszcze coś jest. Aurelia podzieliła zmartwienia Euryka. Bejran, bandyta z Radowi, był w drodze po najstarszą córkę. Okej. Okay. Tak, ojcze. We wsi był ślub. Słyszałem, że w wiosce też za naszymi murami odbyło się niezłe wesele. Biorąc pod uwagę zasoby, które dałeś, aby im pomóc, na pewno tak było. Skąd to wiesz? Brzmiało to jakby mieli honor gościć rodzinę królewską. Nie, oczywiście, że nie. Słyszałam, co ludzie mówili, to wszystko. Daj spokój, wiem o weselu. Rulcuria powiedziała mi, co się stało. Skąd byś się o tym dowiedziała? Och, oczywiście, Cedani. Cedani? Martwię się o ciebie. Nie wybaczyłbym sobie, gdyby coś się stało tobie. Nie musisz się martwić, nic się nie stanie. Wiesz, jak tam jest? Co by się stało, gdyby ktoś znalazł księżniczkę samą w wiosce? Wszyscy pijacy, bandyci. Nic się nie stało, ojcze. Byłam inaczej ubrana. Byłam ostrożna. Nie jestem głupia. Wiem, co robię. Chciałam jedynie odrobinę rozrywki. Lursulia powiedziała, że się upiłaś. To kłamstwo!
Wiem, co robię. Potrafię o siebie zadbać. Ile razy mam to mówić? Ech, Lursolia. Odkąd skończyła 13 lat, myślisz, że wydasz ją za jakiegoś grubego, głupiego księcia i odeślesz ją do innego zamku. Jeśli zamierza być takim podłym szczurem, może tak będzie najlepiej. Czy to dlatego ostatnio tak się zachowuje? Tak, przypuszczam. Nie zmienia to faktu, że po prostu doprowadza mnie do szału. I nie zmienia to faktu, że wciąż nie przestałaś jej wyzywać. Masz zakaz opuszczania zamku. Co to jest? Żadnego grania w gry, żadnego wizyt na rynku, żadnej jazdy konnej. Dobra, chyba na rynek, żeby nie chodziła. Nie ma chodzenia na rynek. I co mam zrobić w tych zapomnianych przez bogów i ludzi ścianach? Ach, głupia Lursolia, dam jej nauczkę. Przestań już z tymi wyzwiskami. Lepiej porozmawiam z Lursolio. No dobra. To ona chyba będzie na murach, jak sądzę. No pewnie. Oczywiście, że jest. Ach, to ty! Azalia powiedziała mi, co się dzieje. Azalia powiedziała mi, dlaczego ostatnio czujesz się trochę przygnębiona. Myślę, że twoja matka i ja też zaczęliśmy się domyślać. Przepraszam, że nie zorientowaliśmy się wcześniej. Ach, i dlaczego tak jest? Nie będziesz musiała poślubiać nieznajomego. Tradycja mówi, że dziewczyna w twoim wieku potrzebuje męża, ale obiecuję, że nie będziesz musiała poślubić nieznajomego. Dopilnujemy, abyśmy dobrze poznali księcia przed ślubem. Ech, czas pokaże. Do zobaczenia. Porozmawiamy później. No dobra. Dobra, tam mogę pójść? Aha, dobra, mogę pójść. Dobra, do sali tronowej. Zakończyć dzień. Dobra, mamy teraz 40. To naprawimy ten teatr. Wtedy mamy już wyjaśnione. Czyli tak, to masz kosztowało 10, bank spłata złota 10. Okej, okay, spoko. I to będzie tyle, tydzień drugi. Ja w tym momencie wam serdecznie podziękuję. Piszcie jakieś porady co do tego tytułu, jakie decyzje podejmować. Czy się tytuł wam w ogóle podoba? To podstawa. Będę starał się raczej te odcinki robić na pół godziny, chociaż widzę tu niby tyle platowałem, a wyszła prawie że godzina. Ale myślę, że to zabawa dla was będzie dobre. Dobra, ja wam dziękuję i do następnego odcinka. Heja!